Rządza cierpliwie czekałem, kiedy będę miał dziękuję szansę. Panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Trzy tematy, proszę Państwa, Panie i Panowie Radni. Pierwsze to, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Przepraszam, że ta jedna droga nie jest odśnieżona. Panujemy w całości nad drogami. Część sprzętu jeszcze w ogóle nie uruchomiliśmy, bo nie było takiej potrzeby. Marzyłoby nam się, żeby przez godzinę dziennie w mieście zniknęły samochody z niektórych dróg, na przykład z ulicy Okrężnej i tego rejonu, żeby można było przejechać. Nie da się tam po prostu naszym sprzętem bez uszkodzenia parkujących pojazdów przejechać i odśnieżyć. Jeżeli będzie więcej tamtego śniegu, spróbujemy może to w jakiś sposób ogłosić i usunąć te samochody, żebyśmy dostali szansę. Jeżeli chodzi o śmieci, tutaj to pytanie zasadnicze zadane przez Panią Radę. Wszystkie kraje europejskie należące do Unii Europejskiej, które sobie poradziły w 100% ze śmieciami, mają jedno rozwiązanie. Wykorzystują do tego własne spółki, albo gminne, albo międzygminne, albo międzypowiatowe. Dotyczy to Szwecji, Niemiec, Danii, Szwajcarii i wielu innych krajów. U nas ta ustawa została napisana według dwóch kryteriów. Pierwsze, pod dyktando wielkich globalnych firm śmieciowych, które chcą wyeliminować konkurencję drobnych przedsiębiorców, bez względu na to, czy to są spółki komunalne, czy niewielkie spółki prywatne, po to, żeby jak już konkurencję tych małych się wyeliminuje, podyktować za półtora czy za dwa lata swoje własne, zdecydowanie wyższe ceny. I drugie, jest to ustawa, która preferuje bogatych w stosunku do biednych. Janosikowa. Wszyscy mają zapłacić równo, a producentem śmieci są przede wszystkim ludzie bogatsi. Ludzie biedni za ich śmieci zapłacą. I taka jest cecha tej ustawy. W tej chwili jesteśmy w okresie przejściowym. Do 1 lipca będzie wprowadzony, czy 1 lipca będzie wprowadzony nowy system. Dnia 1 stycznia przestało funkcjonować wysypisko śmieci w Rozważynie. I stąd ta zmiana opłat za małe i duże pojemniki. Jest to zmiana niewielka, na którą złożyło się tylko wzrost opłat wawrzynek, które w tej chwili są, mają w Rozważynie swoją stację przeładunkową. Ze 187 zł wzrosły opłaty do 215 netto. Za jedną tonę odpadów. I to tylko jest ten wskaźnik. Dlaczego to nie jest proporcjonalne? Bo oczywiście do jednego i drugiego pojemnika jest bardzo szczegółowa, precyzyjna kalkulacja, na którą się składają koszty robocizny, transportu i wielu, wielu innych i między innymi koszt odebrania odpadów na wysypisku śmieci. My mamy zawartą umowę z wawrzynkami i mamy zawartą umowę ze stacją przeładunkową w Rozważynie w tej chwili od 1 stycznia. Jak będzie 1 lipca? Nieruchomości zamieszkałe będą objęte nowym systemem. W stosunku do nieruchomości niezamieszkałych my będziemy dalej funkcjonowali, ponieważ myśmy tych umów nie wypowiedzieli i nie zamierzamy ich wypowiedzieć. Czyli wszystkie instytucje, punkty handlowe, gastronomiczne i tak dalej, będą, nie są objęte nowym systemem. Mają prawo wyboru. Na dzisiaj mają, jesteśmy związani z nimi umową i chcemy dalej funkcjonować. Co więcej, nie ukrywamy, że chcemy funkcjonować w stosunku do nieruchomości zamieszkałych również w nowym systemie. Chcemy ten przetarg wygrać, jeżeli taki przetarg będzie. I tutaj wracam do tego pytania. Jak mówiłem, wszystkie nowoczesne kraje Europy, które w 100% prowadziły ze śmieciami, robią to przez własne spółki. Prawo europejskie nie zabrania tego typu działań, żeby powierzyć te zadania własnym spółkom. Co więcej, kraje te utworzyły tylko do tych zadań własne spółki. Utworzyły celowo. A my jesteśmy prymusami. Chcemy, żeby to było inaczej. Co nie znaczy, że lepiej. Jeżeli ktoś ma wiele lat doświadczeń i sprawdza mu się, recykling w Szwecji jest prawie 100%.
i robią to spółki miejskie szwedzkie, czyli inne. Jeżeli chodzi o ścieki, to co pan Słotys powiedział, że na tej wielawki ciągle coś leci. Nie wiecie państwo,